To jest Pequeño chyba, tak? Pequeño, okej. Okay. Ja tu z sobą rozmawiałem teraz. Witam Państwa. Herzlich willkommen. W dwóch językach, ponieważ na korcie mamy gościa z Niemiec. Gościa z Niemiec. Tuż nie jest niemiecki, więc dlaczego miałby nie mieć gościa z Niemiec? No ale to tak już. A więc jesteśmy podczas 117. Międzynarodowego turnieju z Hodary Cup. A jest to Pequeño bonus turniej. Grają w nim zawodnicy, którzy przegrali wszystkie swoje mecze w grupach eliminacyjnych i mają w tym turnieju szansę jeszcze poprawić swój humor. Nie wiem, poprawić swoje umiejętności. Spowodować, że ten dzień będzie jednak udany. Tenisowy, turniejowy. Serwuje Kai Prezel z Bautzen. A na pierwszym planie Jakub Krzywy z Mogilna. 4-3 prowadzi chyba Jakub. Chyba Jakub, zaraz dopytam. O, ładna wymiana od razu. Super, przez środeczek. Zobaczymy, czy ktoś zaryzykuje jakiś... Wow, brawo! Dzięki, Maciek! Maciek! Jest! Jest! Gracias! O, oh, no! Another one! O, oh, no! Jest! O, oh, no! Ah, jest! Brawo! No to właśnie zaryzykował Jakub. Fajny był ten kąt. Kai nie mógł dać z nim rady. Oj, znowu podobna piłka. A, już nogi nie zdążyły. Tak, po co? Tak jest. To rzeczywiście przemyślał dobrze, ale niestety to się już zdarzyło. To się już wydarzyło. O, proszę, co tu się dzieje? Te forehandy naprawdę intensywne, szybkie. Jakub, co to jest? 5-3, czy co to jest? 5-3. A to nie ma przerwy. Er hat vergessen einfach. Er hatte Durst oder so. Er ist erschöpft am Ende. Are you sure? Everything is under control. Czy wszystko jest pod kontrolą? No nie wiem, skoro zawodnik gonił do butelki z wodą i pił ją jak co tam tej wody potrzebuje. Wieloryb, chciałem powiedzieć. No jak on się nazywa, ten garbaty? No czekaj, wielbłąd, tak? Chociaż wielbłąd ponoć nie pije, on ma tą wodę, ale skąd? Pytanie. Ja się nie zastanawiałem. Znaczy nie, on pije, gromadzi tą wodę i później ma tą wodę. To chyba chodzi o wielbłąda. No, później będziesz wsłuchiwał się. Prowadziłem dywagacje takie zoologiczno. Wszystko słyszał chyba zamiast grać. To łobuz jeden. Ej, Kuba Krzywy, skoncentruj się na grze, nie podsłuchuj. Tak. 5-3 mamy. 5-3 prowadzi Jakub Krzywy. Wow, what a great shot was that! No i bez wody też dało radę. Jakub wyczuwa mój humor. Jakub wyczuwa mój dowcip, to fajnie. Bawimy się razem wszyscy. Teraz powaga. Świetny pierwszy serwis. Oh fuck! Lobik. No. Spokojnie. O, i będzie gonił. Was good, yeah? Was it? Brawo. Brawo Kai, brawo Jakub. No, ładne wymiany. Proszę, jaki serwisik. Ja. Reklage, czyli...
Czyli jakby to przetłumaczyć, no, że po prostu, że stać równowagę, że bardziej do tyłu się odchylą niż do przodu. I tak dalej, i tak dalej. No to chyba Jakub będzie zamykał tego seta. Znowu dobry serwis. Oj, 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 oj. Jeszcze chyba to wygra, chociaż Kai widzę, że w akcji... O Jezu, teraz tego voleya wyrzucił. Trenowałem to na treningu. No, trenowałeś to, widzisz. No i niestety. Jaki ty mój. Muszę do mikrofonu się schylić. No i nie wiem, czy to Jakub zamknie tego seta, czy nie zamknie. Zgubiłem się. Znowu świetny return Kaja. O, chyba mu to weszło. Ten backhand taki wrzucony, ale ona trafia tam w linię końcową. Ajajajajaj. No ta piłka troszeczkę mogła Kaja zaskoczyć. Ona tam troszeczkę siadła. Odbiła się może też niezbyt ja, czysto. No i co? Teraz mamy deciding point chyba to jest, tak? To jest deciding point. No to co? Będzie 6-3 czy 5-4? Zmiana jest. I tak, tu będzie serwis. Witam serdecznie. Witam, witam. Pan co tu robi? Pan zbłądził coś? Pan szuka pan coś? Czy... A, muszę coś pokazać. Grzebie pan w torbach czyjś? Ja nie wiem, czy to jakiś, to jest dobry zwyczaj jakiś? No, pana torba? Dobrze. Pana torba? Tak, tak. A, rozumiem. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za batona. Dziękuję. Dziękuję. On by się zufrieden mit deinem Spiel bis jetzt? 6-3? Nicht unbedingt. Nein, ich bin zufrieden, aber ich muss mehr tun. Hab ich gehört, Rücklage hier und her, bisschen Arsch nach hinten, Kopf nach vorne. Also das Wichtigste ist laufen. Kurze Schritte. Schwitzen, laufen, laufen, schwitzen, schwitzen und dann kommt Schlag. Stimmt, Franzi? Vielleicht. Gutes Fitnesslevel. Man muss die Punkte selber machen, weil er läuft ja alles und spielt so zurück. Ja. Fehler warten ist hier nicht so erfolgsversprechend. Ich glaube, nein. Ja. Und der Aufschlag, erstaunlicherweise, war gut. Von Jakub. Okej, okay, drugi set. Ćwierćfinał Pequeno Bonus rozgrywanego w ramach 117 międzynarodowego turnieju rozchodary Cup. Chwilaś, może troszeczkę po niemiecku, bo mamy tutaj zawodnika niemieckiego. Also wir sind jetzt bei Pequeno Bonus Tournament. Das ist ein Turnier für die Spieler, die in Quali keinen Match gewonnen haben. Vielleicht das ist nicht eine super geile Info für Kai, aber... Er spielt weiter und das ist ein Turnier, wo man kann seine Chancen noch suchen, finden vielleicht auch. Ob das der Fall ist, wird man gucken. Schöne Rückhand, das war schon genial. Er hat diesen Fehler von Jakub gezwungen. Erzwungen. Keine Ahnung, ich muss einfach Deutsch lernen. Mach ich. Ja, wenn der erste Aufschlag kommt, ist immer besser. Okay, war nicht der Fall. Das zweite Aufschlag, wow, wow, ins Netz. Eigentlich besser übers Netz. Aber manchmal, wenn man nervös ist oder so, klappt das nicht so ganz. Der erste Satz hat Kai verloren, 6-3. Jetzt sind wir im zweiten Satz. Bei Pequeno Bonus Tournament, wir spielen bis 2 Gewinnsätze, jeden Satz. Wir fangen an ab Stand 2 beide.
Also nicht 0-0, sondern von 2 weiter. Und dann, wenn kommt der dritte Satz, dann spielt man ein Champions Direct. Und natürlich Deciding Point, das heißt, wir spielen ohne Vorteil. Dann kommt zum Einstand, na dann ein Punkt entscheidet, wer gewinnt. Ja, schöner Ballwechsel, mal gucken. Ah, schade. Schade, schade, ja. Schönes Turn von Jakob. Jakob umläuft seine Rückhandseite. Jetzt nicht. Jetzt ist er gezwungen. Ah ja, vielleicht deswegen. Ja, das war ein ganz leichtes Fehler. Und das war dieser Deciding Point. Das war ein ganz richtiger Punkt. Und 3-2 führt Kai im zweiten Satz. Die bleiben noch. Zostaniemy jeszcze trochę. O, nie ma pierwszego serwisu. Ajaj, drugi spokojny, ale niestety Kai gdzieś tam. Chyba bardzo chciał. No nie wykorzystał tego, bo to można było coś tam przeatakować, zakombinować. Ten drugi serwis nie był jakiś agresywny. Serwis to było ryzyko. To by chciał Jakub zaprzeczyć. Ciekawa wymiana. Zobaczymy, kto tutaj okaże się cierpliwszy. No, ładny forehand, to wyrzucił chyba, tak. To już wyrzucił. No i znowu drugi serwis. Zobaczymy, zaryzykuje czy wrzutka? Wrzutka. A Kai wykorzysta czy zepsuje znowu? Wykorzystał. Znaczy wykorzystał w sensie, że nie zepsuł, natomiast czy z tego się rozwinęła jakaś przewaga na Emanana? Ajajajajajaj. No i piłka na o 3. O, ładny serwis. To chyba taka najbardziej intensywniejsza, fajna wymiana. Tak, to były piłki szybkie, długie, dobrze uderzane, tak ze strony Jakuba, jak i Kaja. No i mamy po 40, mamy znowu deciding. Okej. No, ostatni decydującą piłkę przegrał Jakub. Zobaczymy jak teraz, czy to jakaś będzie... Jakiś ślad zostawiło? Zostawiło. Bał się drugiego serwisu. Aja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 j
Davis bojący lob, ale głęboki to wystarczyło. I mamy 3-3 i żegnamy się z Jakubem i z tym meczem.